Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i kolejny raz sąsiedzi z powrotem z piekła. Tak więc dzisiaj nasz cel dojść do drugiego, można powiedzieć, epizodu całej przygody. Czyli na czymś zakończyć to, co było w jedynce, przejść do dwójki. No, ale najpierw oczywiście jeszcze trzy tutaj spotkania. Na szczęście pamiętam większość z nich, więc nie będzie aż tak źle, ale najpierw czas na grilla. I muszę przyznać, ten opis jest idealny, tak samo jak w jedynce, ale nikogo chyba nie zdziwi, że fakt, że świnka zniknęła, a lodówka sąsiada jest pełna. Świnka zniknęła, nawet nie widzieliśmy świnki w tej grze. No dobra, bez takich narzekań zajmijmy się tym wszystkim. Dzisiaj w sumie mam dla was sporo narzekań. Teraz sporo narzekania. Może tak coś nie widziałem, patrzcie, znowu inna pora dnia. Otóż okazało się, że nie musimy nawet się starać o te... Nie musimy nawet się starać właśnie o to, żeby mieć ciąg kawałów i tak będziemy mieli stówkę i już widzę pewną zmianę. Zacisk na to chyba? Albo nie wiem co. Ale nie będzie ukrywał chyba? Właśnie nie wiem. Zacisku nie było oryginalnie. Tak czy jakiegoś sobie prowadzimy. Ile jest zagadek? 6? 7, 8, 9, 10. Nie, 6. 4, 5, 7, dobra. To skojarzę jak zwykle w niemieckich porach, to nagrywam, dobra, szybko. Tutaj banan, oczywiście, co innego. No. I ocet. Więc dobra. Jak on pójdzie po kotleta, to ja zajmę się w tym momencie wejściem tam, przygotujemy wszystko, na końcu zejdziemy tutaj i już. Chociaż nie, dobra. Jak on będzie grillował, to lepiej, bo tam przy grillowaniu trochę czasu zejmie. Tam zejmie, zejdzie. Teraz tak będzie najlepiej. Dobra, przeskadaj się. Mógłbym już osad też zastawić, ale... Wolę po prostu poczekać, aż on tutaj wszystko ogarnie. Później wsadzimy w to miejsce na końcu. Będziemy się zamieniać, że tak nazwę, to wtedy... No. Czyli nie. Czyli trzeba teraz zacisk, okej? Okay? Dobra. No, szybciej. Ja powiem wam szczerze, nie wiem, czy mi się to uda. Ale jeśli tak, to super. Jeśli nie, to będę musiał pierwszy raz chyba stracić życie w jedynce. No, jest pożar. Nie wiem, co tam się stało. A, strzeliłem w niego, dobra. Puga jeszcze wrzeszczy, przy okazji... Tak, jeszcze to, roślinka. Zapomniałem przejść na ten tryb. No, on się wkurza. A Puga zaraz zacznie go informować. Dobra, mam 3, 4, 5, 6. Nie wiem, tak jakby. Jakbym czegoś miał brakować. Muszę śledzenie przykusów wyłączyć, bo inaczej będę co chwilę musiał przełączać. Nie, a nie, dobra, nie. Nie, jednego brakuje. Chyba, że tutaj jakoś combo ma być. Bo czegoś mi nie zaliczyło, chociaż. Czego? Robimy wszystko, co się da zrobić. Więc, no, nie wiem, co by to mogło być. Przedmiotów nie mam, szukam wszystkie miejsca. Chyba, że w szafce znowu coś było.
takiej sytuacji, to powinienem chyba jeszcze lepiej się przygotować. Ale cóż. Oczywiście nie sprawdziłem. O, i znowu zbugowałem wskaźnik, że w sumie już będzie ciągle poddenerwowany, czyli tak czy jak będziemy mieli wynik najlepszy, jaki się da. Dobra. Jeszcze tylko szafka nocna, nie wiem co tam by mogło być, ale... O, super. Aha. Dobra. Chciałem przerzucić papuki, w sumie nam się udało, prawda? Mhm. Kapeć? Co bym z kapciem zrobić niby? Chyba wiecie co? Ty powiem szczerze, nawet nie wiem co mam zrobić z kapciami, więc... Aha. Do kotletów. Okej, okay, dobra. Był najdelikatniej plusik, by tego nie było w oryginale. Więc okej. Okay. Narzucę tam jeszcze kapcie, wiecie, poczekamy i zobaczymy jak to wyjdzie. Co prawda nie optymalnie, gdybym wcześniej wiedział, że to jeszcze jakiś kapeć ma być, to bym to zrobił milion razy lepiej, ale no, niestety. Teraz dobra, idź sąsiad. I w sumie może po prostu poczekam, aż będzie już ten moment, w którym sąsiad będzie sobie smażył kapcie. Ja tak chyba lepiej. Bo nie ma co wam pokazywać pustych przebiegów, jak sąsiad se chodzi. Dobra, no to i nasz wspaniały sąsiad właśnie idzie ze swoim chyba najpyszniejszym kotletem, który do tej pory zrobił. Chociaż nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Jak zarzuci kapcia, co to się stanie się? Okej. Okay. Czyli co, to nie teraz? Czyli to dopiero na następnym przebiegu będzie? Nie wiem, a może teraz? W sumie już sam nie wiem. Porzuciłem tego kapcia i co? Aha, czyli to tutaj jeszcze. Okej. Okej, czyli na zasiad tego kapcia, okej. Okay. Dobra. To jest takie dziwne, chociaż... Dobra, mniejsza z tym, dziękuję bardzo. Ukończone. No i mimo tego, że właśnie teraz sobie narodzony taki. Mimo tego, że to jest pozmieniane, to tak czy jak da się to ogarnąć. I nie jest to takie złe, jak niektórzy mówią naprawdę w moim odczuciu, ale dobra, moda na sport. 10, nie wiem czy ty się z... coś pozmieniało porządnie, czy nie. Okej, okay, tego chyba nie było. Mam już teraz dostęp do całego domu. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. 10 kawałów. Tutaj może być dosyć porządne, bo najpierw bierze książkę do jogi. Potem karmi rybki. Czyli to się akurat nie zmieniło. Chwilę przybliżyć, tak, bo inaczej bym tego nie podniósł. Dobra, idzie ćwiczyć jogę. To już sobie nie wiem, ile chcę z jogi prawdziwej. Dobra, odnosi podręcznik. Po czym... Nie. Udi, już się nauczyłem, wchodzisz w ten sposób. Bo inaczej pies się od razu obudzi. Idzie na trampolinę. Kabel oczywiście. Udaje, że się odbije na trampolinie. Okej. Okay. W lodówce nie ma nic. Stamtąd idzie na rowerek. I tak, z rowerka pewnie idzie tam. Na sam dół. A nie, najpierw idzie zrobić sobie koktajla. Potem jak już zrobi koktajla, to... Będzie lazł w dół. Mhm. Więc pozbierajmy wszystko, co się da, no i zaczynamy.
Nie będzie to zbyt trudne. Nie wiem, czym on co on tam otwierał, ale okej. Więc tak, zaczynajmy od zarzucenia tutaj sprężyny. Pastylki tutaj, do ryb. Woody, halo. Nauka robienia węzłów tutaj. Okej, skakanka, czyli zdążymy. Klucz francuski tutaj. No szczerze nie wiem, czy mamy wszystko, ale okej. Dobra, pójdziemy do łazienki, żeby nie było... I jak już będziemy w łazience, to będę mógł załączyć sąsiada i po prostu zobaczyć wszystkie kawały. Ale czegoś nie powinienem chociaż. Szafkę przeszukałem? Chyba... Tak? Ja przynajmniej mam tylko nadzieję, bo jeśli nie, to... No będę się wkurzał, że nie ma rozwiązania. Przy okazji sąsiad. No, patrzcie jakie piękne. Akurat to pokazałem, bo wiecie, no już skończyliśmy tak naprawdę. I teraz tak, mamy jedną. Jeszcze coś z tym blenderem chociaż będzie zrobić, dobra. Kończył 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli że coś jeszcze czegoś mi brakuje? Chyba jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tak jakby gdzieś jeszcze czegoś brakowało. Nie wiem. Może ja po prostu nie pamiętam. W najgorszym wypadku po prostu będę musiał poszukać. Chociaż wydaje mi się, że tym razem dokładniej przeglądałem wszystkie zakamarki, chyba że komody nie przejrzałem. Tak, komody nie przejrzałem. A, kulki, dobra. Niestety nie zobaczyliśmy, jak się wbija w sufit. Ale teraz to już żaden problem, bo w sumie zrobiłem wszystko, więc... Teraz tylko trzeba zobaczyć, jak on się będzie denerwował. I będzie dobrze. Akurat tutaj muszę powiedzieć tak delikatnie na minus, nie widzę żadnych nowości, poza tym, że zapomniałem o przygotowaniu jednej pułapki. Dobra, i się rozpada, standardowo. Ała. Szkoda, że dopracowali trochę tego wstawania niektórych rzeczy, chociaż jestem w stanie to zrozumieć. Tak czy jak, dobrą robotę tu odwalili jest naprawdę super w moim odczuciu. Ale mogą być jeszcze lepiej. Dobra, no to teraz idzie blenderować, standardowo, poślizgnie się na wrotce. Piesoł będzie smutny. Gdzieś się wypadł przez okno i nic nie widać. Co z tego, że tutaj mogliby coś napracować, by było widać. Ale trudno się mówi. I się wkurza sąsiad. Wraca i tak po blendera. I ostatnie, co go czeka, to już ścieżka zdrowia po prostu. Terapia wstrząsowa i parę innych takich problemów. I w sumie muszę wam powiedzieć, idzie lepiej niż myślałem. Mam 13 minut, a już połowa planowanych elementów jest za nami. Ale dobra. Najpierw oczywiście gumy. I lepsza rzecz. Dotyka prądu, nic mu się nie dzieje. Ale jak tylko stanie tam kapciem, który tak de facto powinien być prądoodporny, no to już go porazi mocno. Ale dobra. I uwaga, uwaga. Okej, okay, tutaj trochę zmienili, bo on to zauważa, po tym dopiero się razi, kiedyś się od razu raził. Ale mniejsza z tym. Słuchaj, chyba udało nam się to zrobić optymalnie. Bądź co bądź. Pewnie nie jestem, bo oczywiście... Nie pamiętam, ale chyba tak. Oczywiście musi zatrąbić. I ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 7 na 8. Samo idealnie. Jednak coś jeszcze mi zostało z moich dawnych umiejętności stuprocentowania sąsiadów. I w sumie fajnie. A co lepsze, żeby było, nie przeglądałem swoich notatek, żadnych prądników, odcinków, nic. Na ślepo całkowicie to przechodzę. Już można być na ślepo w momencie, w którym de facto niedawno co dopiero to ukończyłem. Dobra, sam się zaplątał.
siostra wróciła. No, nie kojarzysz, bo nie dotarłaś tu. A ja już w sumie. Tak był. 9 na 10. Nie zdało. Dobra. Teraz pora tylko na zrób to sam. Tak, pora na zrób to sam i zaczynamy w końcu drugą część. Oczywiście nie czytam tych, bo tutaj też było czytane. Więc teraz tylko ostatnie, co zostało, to szybko poprzeglądać, pozbierać i przygotować. Mamy pułapek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli chyba też nic nie podawali. Akurat pułapek to ja rozumiem, znaczy pamiętam tej linii. Krzesło elektryczne. Spinacz. Dobra, coś dodali. Tak, się tak czasami dodają. No i tutaj teraz minigierka znowu na ten klucz. Co z tego, że to widać, że to on będzie potrzebny. Okej, czyli już tutaj wszystko mam stąd. Powiem szczerze. Aha. Spinacz pewnie będzie teraz zamiast bezpiecznika, po prostu, żeby to wszystko było takie bardziej. Nadal bardziej takie prowizoryczne, a nie profesjonalne, dobra. Cicho, siostra. Oj, sąsiad tu idzie. Spokojnie, siostra, dam radę. Nie jestem amatorem. To jest nawet możliwe w tej wersji? Wiem, że go złapał twardy sąsiad, bądź. Ale to jest w ogóle możliwe? Pytam się, czy to jest możliwe. Ja powiem szczerze, mój odczyt to nie jest możliwe. Nie w pierwszej części sąsiadów. W drugiej... A, nie, żeby nie było, w drugiej części jeszcze jako cako. Okej. Okay. Imponująca historia, siostra, ale... Nadal nie rozumiem, czy tak się da. Nie mam czasu na oglądanie. Dobra, sąsiad. Zakręcaj zawora. A ja szybko biorę już kabelka i szykuję wszystkie pułapki. Chyba mam wszystko, co jest potrzebne. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i 7, 8. No, dokładnie, mamy wszystko. Więc tak, u góry muszę zepsuć mu rzeczy związane z elektryką i pilarką. Na dole z innymi rzeczami. No, Woody, halo. Szybciej, Woody, bo sąsiad cię zobaczy. Dobra, udało ci się. Tym razem masz farta. Tym razem naprawdę masz farta, Woody. Rottweiler cię nie złapie i nie pobije. Dobra. Pierwsza pułapka w ogóle zostawiona. Tutaj jeszcze u góry nie byłem w sprawie pułapków. Ale spokojnie, to dużo roboty z tym nie będzie. Więc teraz tak, schodzimy tutaj. Tak, w kółku się był stworzył krzesło tortur. Dwa kuleczki. Teraz w sumie jest ten moment, w którym ja chyba powinienem zaraz złazić, bo będzie sprawdzał kaloryfery i inne rzeczy. Oj, zepsułem to mocno. Nie będzie idealnego ciągu, ale... Jak już się dowiedziałem się, tutaj to w sumie... Nie ma sensu robić idealne ciągi, bo tutaj tak nic nie zmienia. Aha. No dobra. Mniejsza z tym. Nie uda mi się jeszcze koloryfera i płucia wodą zrobić, ale
Na spokojnie, to nie jest wielki problem. Ważne, że wszystkie pozostałe rzeczy będę miał przygotowane. No tak, prąd. Co de facto właśnie już znacznie ułatwi roboty z kaloryferem. Rzucim wodą. Dobra. Sam się idzie do kaloryfera. To ja w takim razie tym razem przygotuję mu plucie wodą. Kaloryfera nie dam rady niestety. Ale kaloryfer już na przyszłość będzie gotowy. Dobra. I uwaga, uwaga, widzicie, jak on pięknie teraz się mieni, jak chce wybuchnąć. Niestety właśnie kaloryferem będę musiał jeszcze zająć się później, na zasadzie poczekać, aż tu do tego dojdzie, ale spokojnie, mam radę. I opiła go woda. I oczywiście gwizdek, tak standardowo. Teraz szybko biegnie, żeby tylko zakręcić wodę i nie mieć powodzi w domu. Jak zapewne wiadomo, to... U niego takie rzeczy są normą, ciągle się tam psuje z nieznanych przyczyn. Do tej pory się nie domyślił, że to jest Woody. Ale wiecie, no to są naturalne przyczyny, całkowicie. Nic dziwnego, naprawdę. Dobra. No i teraz spinacz. Oczywiście. A, ciekawe, wygląda jakby tam wcześniej też był spinacz. Wygląda identycznie, zanim to zabrał. Dobra, mniejsza z tym. Obserwujemy sąsiada. I... no. I w sumie udało się zrobić wszystko. Jak najpierw dominam się łami wiertarka i jakby nic oczywiście. Co z tego, że tam prąd płynie już zaraz porazi prąd, jak tylko dotknie wiertarką? Nie, na razie tym już nic nie może stać. Teraz zaczyna wiertać porządnie, tylko... A, no dobra, mam kawałka, tylko żeby prąd go poraził. Dobra. To mój błąd jednak w tej kwestii. Dobra, wkurza się, standardowo. Wielkiego sensu tu i tak nie ma. I dobra. Zostało jeszcze nam... chyba pilarka i kaloryfer, więc... no. Jak będzie zajmował się jakimiś z tych rzeczy, to wtedy najprawdopodobniej to pokażę. Tak. Po prostu spotkamy się właśnie, jak już będzie wpadł na ostatnie pułapki, żeby zakończyć to wszystko raz, a porządnie. O, tu i sąsiad właśnie idzie do pilarki. Jedno z dwóch ostatnich zagadek. Tak. I kolejny dzieciaki łarły przez niego. Sam się naprawdę jest złym człowiekiem. Ale jednocześnie jest też dosyć interesującym osobą. Ma umiejętności magiczne. Patrzcie, widzicie? Nowe ostrze, czy tam nowa szlifierka, co to by nie było. Magicznym trafem po prostu się pojawiła. I tyle. Wiem, naprawdę magiczny. Więc no. W takim wypadku już nawet nie musiałem co robić, kaloryfer. Uwaga, uwaga, zaraz go parzy bardzo mocno. Czyli tutaj w sumie nawet porazi jakimś ogniem. Nie wiem, czy zmienili ten kolor. Pomarańczowawy, ale dobra. Nie można było powiedzieć, że to już koniec? O, koniec, okej, okay, czyli jednak nie trzeba. Jak to się nazywa? Brakuje mi słów, no. Nie trzeba czekać, żebym to zakręci, dobra. W takim wypadku mamy już dostęp do trzeciego sezonu, jako jedni z nielicznych, co ciekawe. I wszyscy na pokład. Zaczynamy część drugą. Tutaj oczywiście będę czytał. Wszyscy na pokład! Aby odpocząć wreszcie od sztuczek Woody'ego, sąsiad wyrusza w podróż dookoła świata. Nie spodziewa się, że na pokładzie statku jest już Woody, któremu towarzyszy wszędobylska kamera. W tym odcinku nauczysz się kierować Woody'im i uprzykrzyć się sąsiadowi z piekła rodem. Mówi zabawy. Ta druga część nie powinna już tu być, wiecie, już w sumie się nauczyliśmy. A mniejsza z tym, nareszcie jesteśmy na części, do której ten interfejs należy. Część druga. Wszyscy na pokład. Dobra. Tutaj powinienem się uczyć tego wszystkiego, ale mówię, ja wiem co, jak, gdzie, kiedy. Nie, to nie będziemy mieli wtedy coś innego. Pewnie w pilarkach? A nie, spinacz. Spinacz, tak. Czyli to. Pan sąsiadowi bawi się czapką, potem
filtruje, jak ja zwykle mówię z tą tej piękną kobietą o imieniu Olga, która je. Co to jest? A, wejście zostało jeszcze otwarte, co? A, no, potem tutaj się śliznę delikatnie na kałuży i obserwuję. Nic wielkiego. Mamy cztery zagadki i nawet wiem, jak je zrobić tak prawidłowo. Nie, siostra, to jest Olga. Tak. I dobra, spinaczem chyba to trzeba będzie otworzyć. I tutaj powiem wam szczerze, że są jeszcze lepsze rzeczy niż były. A, minigierka powróciła, ta, która była oryginalnie. Ja wiem, że za dzieciaka strasznie jej nie lubiłem, ale teraz widzicie, to nie sprawia jakichś wielkich problemów. Ej, co jest? Czemu nie zauważył sąsiad? Dobra. Przeżyję to, ale czemu nie zauważył? Aha, jeszcze rzucił mnie tutaj, żebym od razu musiał znowu uciekać. Bo szczerze, dziwna sprawa, naprawdę. No co tutaj spokojnie sobie robię, a on nagle tu przybiega? Co? No utrudnili. Albo to może działa tak, że po prostu mi się nie uda to raz tej zagadki, to wtedy sąsiad to słyszy, ten wrzask u Diego i wtedy przybiega. Bardzo możliwe. Tak? I to wygląda, scyzoryk. Jak scyzoryk, można przyciąć różne rzeczy, okej. Okay. Dobra. No niestety trochę się zepsuło się, ale... Nie martwcie się. Ja wiem, co tutaj zrobić. Poza tym, że odkryłem właśnie taką właściwość, co... Nic wielkiego, dobra. Najpierw tym otwieramy. I mydło. I tu właśnie jest też przedstawienie, że tak nazwę, prawdziwych kombinacji zagadek. Gdzie to nic by nie zrobiło, jeśli nie postawimy tu mydła. To taki bardzo ciekawy motyw, pomimo szczerze, w moim odczuciu. I za to, można powiedzieć, lubię bardzo dwójkę. Dobra, sąsiad idzie. Jak tylko będzie na równi z rurami, to tutaj idziemy zepsuć stół i wstawiać spaghetti do czapki. Jak nie potrzebujesz tego. A ten skąd się tu... Dobra, wiecie co, ja dzisiaj naprawdę jestem... Ja nie jestem przygotowany na to wszystko. Brawo, ja po prostu. Tylko dalej nie ogarniam jednej rzeczy. Mamy dwie zagadki, bo on wypadł i w ogóle. A i tutaj to jest trochę inaczej, on się tutaj inaczej wkurza całkowicie. No ale teraz jedna rzecz. Co ja mam zrobić z tym w takim razie? Aha, w sumie... Nie, ja tutaj wszystko miałem. Dobra, powiem szczerze, nie chcę wziąć spaghetti. A on powinien wziąć spaghetti, żeby do czapki je wsadzić. Tak jakby tutaj czegoś brakowało po prostu. Najgorsze jest to, że nie wiem czego. Naprawdę, po prostu... Pamiętam, że ostatnią zagadką było spaghetti z czapką kapitańską. Ale nie, gra nie pozwala. Jakbym musiał jeszcze coś gdzieś tutaj wziąć, ale patrzcie, no, niczego nie ma. No teraz proszę, odwrotna sytuacja to Olga bije sąsiada. Nie wiem, czy się zbugowało, czy co. A. Teraz chochla jest potrzebna do tego. Tak to pozmieniali. Ciekawa sprawa. No, logiczne, ale powiem szczerze, przez taką głupotę... Prawie przegrałem. I widzicie sobie po prostu, jaka jest różnica między tym, kiedy jestem ogarnięty, kiedy jestem nieogarnięty, bo po prostu sprawdzam, ile w nim grałem. No i proszę, teraz sąsiad zakłada spaghetti na głowę. Trąbi. I generalnie, jeśli po prostu udało się zatrąbić, tutaj to by dostawało się właśnie z tego sąsiada. Ale mniejsza z tym, udało się. No mimo tego, że jedno życie tylko. Ale proszę, udało się, no i tym samym właśnie inicjujemy przygodę już z sąsiadem na wakacjach. Ale jak widzę, powiem szczerze, jeszcze może z 2-3 odcinki będziemy już kończyć wszystko. Ale dobra, żeby nie było, widzę już bardzo fajną rzecz. Pomijając wszystkie tutaj te elementy,
Grunt to rodzina, czyli jednak będziemy mieli okazję poznać mamuśkę. Ale dobra, no obecnie mam to tyle, ja wam dziękuję. No i już do zobaczenia w kolejnych epizodach, gdzie bardziej zagłębimy się w drugą część Sąsiadów z Piekła Rodem. Tak więc trzymajcie się. Hej, hej.